Święty Michał z Gargano do Europy. Między wiarą a kulturą. Jadąc z Doliny ku Wzniesieniu Sant'Angelo, zostajemy otoczeni aurą tajemnicy i nagłego dystansu wobec świata. Dawniej tutejsze serpentyny pokonywały obładowane wozy. Dzisiaj wolno posuwają się sznury autokarów i samochodów. Z ich okien można podziwiać u podnóża góry rozciągnięty na nizinie Adriatyk. Niegdyś pielgrzymi przychodzili tu pieszo. Przybywali z najodleglejszych miejsc, idąc za ozdobionym kwiatami krzyżem. Począwszy od lat 50., odkąd zaczęto organizować pielgrzymki autokarowe, stromym podjazdom nieodłącznie towarzyszą śpiewy i modlitwa pielgrzymów, mające pokonać obawę przed krętą drogą i przepaściami. Powszechne jednak stało się przekonanie, że pod opieką Archanioła pielgrzymom nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Z równiny wyrasta nad morzem potężna góra Gargano. By dostrzec na horyzoncie tak wysoko wyniesiony szczyt, trzeba skierować wzrok ku Apeninom, na Vulture. Te dwa szczyty są jednak od siebie znacznie oddalone. Gargano, położone między morzem a równiną, pozostaje niełatwo dostępne. W zamierzchłych czasach, wśród jego rozległych przepaści i grot, w cichych wąwozach i mrocznych lasach czczono bóstwa i stwory wywodzące się z Bałkanów lub głębin Adriatyku. Scese dai Balcani o affiorate dagli abissi dell'Adriatico. Tajemnicza aura nadaje górze graniczącej z równiną Tavoliere znamie sacrum. Z tej tajemniczości powstaje historia świętego Michała Archanioła, wodza zastępów anielskich. Historia łącząca ze sobą nieuchwytne kolory nieba i ciemność grot. Historia, która uderzeniem skrzydeł i miecza świętego rycerza otwiera na oścież bramy piekła i każe szatanowi poddać się u stóp Archanioła. Niemiecki historyk Ferdynand Gregorovius w połowie XIX wieku nazwał gargańskie sanktuarium świętego Michała metropolią kultu Archanioła na Zachodzie. Tytuł ten znajduje potwierdzenie w mającej ponad 15 wieków historii, dzięki której otrzymaliśmy bogate dziedzictwo wiary, kultury i sztuki. Zaś Gargano stało się dzięki niej jednym z najbardziej uprzywilejowanych miejsc kultywowania pobożności ludowej – Świętą Górą. Według legendy w okresie wielkogreckim w grotach Monte Sant'Angelo chronili się Calcante i Padalirio. Pierwszy był sławnym wróżbitą, drugi lekarzem.
Do nich zwracali się okoliczni pasterze, aby poznać swoją przyszłość lub prosić o uzdrowienie dla siebie i dla stada przez zanurzenie się w potoku płynącej w wąwozie świeżej wody. W tych właśnie przepaściach i wąwozach dokument hagiograficzny z VIII wieku o nazwie Apparitio umiejscawia objawienia świętego Michała Archanioła. Za górą, za moimi plecami widać Morze Adriatyckie, rozciągające się na całej długości horyzontu. Stamtąd w V wieku Archanioł przybył na góry Garganu, gdzie znalazł właściwe miejsce, pośród wąwozów, skał, jaskiń i grot tworzących surową i dziką scenerię, która potem okazała się najbardziej typową i odpowiednią dla rozwoju kultu świętego Michała na zachodzie. Kult świętego Michała Archanioła został przyniesiony na Półwysep Gargano z Konstantynopola. W krótkim czasie grota na Monte Sant'Angelo stała się sławnym ośrodkiem pielgrzymowania dla całego chrześcijańskiego Zachodu. Stąd kult rozprzestrzeniał się na całą Europę. Już we wczesnym średniowieczu budowano liczne kościoły i sanktuaria poświęcone świętemu Michałowi Archaniołowi. Również Polska dość wcześnie zaczęła oddawać cześć niebieskiemu obrońcy ludu Bożego. Najstarsze jemu poświęcone kościoły datowane są w Polsce na XI i XII wiek, zaś największy rozwój kultu przypada na XVII i XVIII wiek. Nasz założyciel, błogosławiony Bronisław Markiewicz, na początku XX wieku wybrał świętego Michała na głównego opiekuna i patrona zakładów wychowawczych oraz zgromadzeń zakonnych przez niego założonych w miejscu piastowym. Pasterz Gargano, mityczny twór łączący cechy Boga i człowieka, który zwykł wyprowadzać bydło i owce na górskie pastwiska, pewnego razu zauważa brak byka, zwierzęcia ważnego dla prokreacji. Szuka go usilnie i w końcu znajduje u wejścia do groty. Uniesiony gniewem, napina łuk i wypuszcza strzałę. Jednak strzała, zamiast ugodzić byka, w sposób cudowny, może powstrzymana ręką anioła, zawraca i uderza w Gargano. Mieszkańcy miasta proszą biskupa Lorenzo o wyjaśnienie tego zdarzenia. Biskup zarządza post i modlitwę. Trzeciego dnia objawia mu się święty Michał, oznajmiając, że on jest stróżem i patronem tego miejsca, że grota jest jemu poświęcona. Święty Michał Archanioł zajmuje miejsce pasterza Gargano. Oznacza to, że chrześcijaństwo zajęło miejsce pogaństwa. Odtąd anioł nigdy już nie opuścił swojego sanktuarium. Według tradycji ukazał się jeszcze w 492 i 493 roku, a następnie 1656 roku, podczas epidemii dżumy, która dotknęła Monte Sant'Angelo. Niewiele wiadomo o życiu sanktuarium we wczesnym średniowieczu, przynajmniej do połowy VI wieku, kiedy przyjechała tu bizantyjska szlachcianka Artelaide i sfinansowała jego odnowę. Pod koniec tego wieku pojawili się na Gargano Longobardowie. Przyciągnęły ich tutaj piękne tereny Sipontu. Odebrali te ziemie Bizantyjczykom, przepędzając ich na południe. 50 lat później Bizantyjczycy znowu próbowali odzyskać utracone ziemie i sanktuarium. Jednak pod wodzą Grimoalda I, księcia Beneventu, Longobardowie wypędzili Bizantyjczyków definitywnie. Longobardowie znaleźli w świętym Michale kogoś, kto odpowiadał ich wrażliwości i kulturze. Jako wódz wojsk anielskich przypominał im Odyna, boga wojny, w świecie germańskim opiekuna bohaterów i wojowników. Sanktuarium na Gargano stało się narodowym sanktuarium Longobardów, a święty Michał ich narodowym świętym, wzywanym w modlitwach i przysięgach, przedstawianym na tarczach i na monetach.
Longobardowie wkrótce rozpowszechnili jego kult wewnątrz kraju i poza Italią, budując kościoły, sanktuaria, oratoria i kaplice poświęcone jego imieniu. Okres szczególnego splendoru sanktuarium przeżywało od VII do IX wieku, z której to epoki pochodzi około 200 napisów wyrytych i wyrysowanych na ścianach najstarszej części monumentalnego kompleksu. Wśród nich niezwykłą wartość dokumentalną mają cztery napisy wykonane w alfabecie runicznym, po raz pierwszy odnalezione w Italii. Runy, używane przez Germanów przed przyjęciem alfabetu łacińskiego, przekazują imiona niektórych pielgrzymów germańskich przybyłych na Gargano w VIII wieku. Ereberekt, Wikfus, Erraid, Leofimit, jak również tajemniczo brzmiące imiona pielgrzymów anglosaskich. Chodzi oczywiście o imiona typowo germańskie. Normą ogólnie przyjętą było mianowicie, że pielgrzym własną ręką wypisywał swoje imię. W tym szczególnym przypadku możemy być pewni, że pielgrzymi korzystają, co jest udokumentowane, również przy innych okazjach z lokalnych rytowników, którzy byli do dyspozycji odwiedzających sanktuarium. Te napisy można spokojnie datować na VIII wiek. Pielgrzymi zostawiali na ścianach własne imiona lub ślady dłoni. Napisy świadczą o różnym pochodzeniu wiernych, do których należeli Goci, Longobardowie, Frankowie, Saksończycy, Alemanowie i Anglowie. Mury stały się więc kamiennymi palimpsestami, na których utrwaliła się pamięć licznych pielgrzymów. Znajdujemy tu ślady dłoni i stóp, bądź znaki rombu, na którym czasem utrwalone jest imię pielgrzyma. Innym razem wypisana jest data, jak tutaj, gdzie mamy ślad stopy znajdującej się ponad odciskiem dłoni z napisem 1951. W następnych wiekach sanktuarium ulegało licznym przemianom. Splądrowane przez Saracenów z Bari, dowodzonych przez emira Sardana w 869 roku, zostało odrestaurowane przez Longobardów z Benevento, a następnie w XI wieku przez Normanów. Osobiście zajął się tym Robert Guiscard. W 1076 roku amalfitański szlachcic Pantaleone polecił odlać w Konstantynopolu drzwi z brązu, które będą otwierać pielgrzymom na oścież dostęp do groty. Na poszczególnych kwaterach tych spiżowych drzwi delikatnymi rysami opowiedziane są dzieje Ewangelii i historia objawień świętego Michała. Obok ołtarza umieszczony został tron biskupi, wyrzeźbiony przez Akceptusa, kiedy też ofiarowano sanktuarium wykonaną z pozłacanej miedzi ikonę przedstawiającą świętego Michała. Kiedy wchodzimy do groty, nasz wzrok przyciąga figura świętego Michała Archanioła. Rzeźba autorstwa Andrea Contucci, zwanym Sansovino, przedstawia świętego Michała w postaci żołnierza rzymskiego walczącego przeciwko piekielnemu nieprzyjacielowi. W VI wieku u wejścia do groty został zbudowany kościół, zrekonstruowany w stylu gotyckim przez Karola I Antegaweńskiego. W apsydzie nawy antegaweńskiej możemy podziwiać poświęcony świętemu Józefowi barokowy ołtarz z dwoma figurami świętych, świętego Antoniego z Padwy i świętego Mikołaja z Bari.
Karol I i Karol II Antegaweński odnowili kult świętego Michała Archanioła oraz dokonali restauracji i wielkiej rozbudowy obiektu. Zrealizowali okazałe schody w kształcie spirali prowadzące ze szczytu Monte Sant'Angelo aż do drzwi Panteleona. Ułożyli posadzkę w grocie i zasypując ziemią pomieszczenia wykonane przez Longobardów, definitywnie je zamknęli. Dopiero wykopaliska z ostatnich 50 lat wydobyły je na światło dzienne. W latach 1274-1281 Andegawenowie realizują ciężką fasadę z ośmiokątną dzwonnicą, otwierając wejście do sanktuarium na szczycie góry. Równocześnie działają w całym centrum gargańskim, budując i ozdabiając freskami kościół świętego Piotra i Santa Maria Maggiore, aby uczynić z nich punkt węzłowy na trasie pielgrzymek z Rzymu do Jerozolimy. Zadaniem Michalitów jest dzisiaj sprawowanie posługi duchowej nad pielgrzymami i zarządzanie codziennym życiem sanktuarium. Wiąże się z tym wychowywanie młodzieży, utrzymywanie relacji z Centrum Studiów Michaliańskich oraz Kurią Biskupią, jak również ochrona dziedzictwa dóbr artystycznych i dokumentów, które nagromadziły się przez tyle wieków, a dziś zebrane są w salach muzeum bogatych w marmurowe i metalowe rzeźby, terakoty, ikony, ex vota i wyroby złotnicze pochodzące z najdalszych zakątków ziemi. Ten, kto kocha, pragnie ofiarować kochanej osobie to, co najcenniejsze. Dary wotywne ofiarowane świętemu Michałowi tworzą Muzeum Darów Wotywnych. Możemy tu podziwiać kielichy papieży i królów, szaty liturgiczne, złożone przez indywidualnych ofiarodawców lub wspólnoty i ważne rody, jak na przykład rodzinę Sabaudów. W muzeum możemy oglądać przedmioty srebrne, które kiedyś pełniły funkcję ozdób ołtarzowych, lampy wiszące przed figurą świętego Michała, kielichy, monstrancje, krzyże i inne przedmioty sakralne. W ośmioboku na środku sali przechowywany jest skarb w postaci ikony świętego Michała w złoconej miedzi, ofiarowanej przez Normanów jako dar wotywny. Na przestrzeni wieków wizerunek był czczony przez pielgrzymów w grocie objawień. Muzeum przechowuje także ważne dokumenty, między innymi zredagowaną w XVI wieku Platea, zawierającą ówczesny opis niebiańskiej bazyliki. Bogaty jest zbiór biżuterii. Naszyjniki, kolczyki czy pierścionki są oczywistym wyrazem więzi łączącej wiernych ze świętym Michałem. Una persona vuole ecco privarsi di questo oggetto per onorare San Michele. Buongiorno Santa Michele, si marruade, Madonna che cosa belga, a madruade. Viva San Michele, il nostro capitano, e con la spada in mano che ci difenderà. Jest 29 września, dzień, w którym obchodzi się Święto Archaniołów. W obecności biskupa, michalitów i pielgrzymów ksiądz Władysław otwiera szkatułę, w której przechowywana jest figura świętego wykonana w pierwszych latach XVI wieku przez kapitana Consalvo z Kordoby jako wyraz podziękowania świętemu Michałowi za obronę Hiszpanii przed wojskami francuskimi. Z rąk Archanioła ksiądz Władysław bierze srebrny miecz, który będzie niesiony w procesji ulicami gargańskiego miasta pomiędzy dwoma szeregami, kapłanów i braci zakonnych. San Michele,
Tu, przy sanktuarium, tworzymy wspólnotę zakonną złożoną z 12 osób. W większości są to młodzi kapłani, a także klerycy odbywający praktykę duszpasterską w posługiwaniu pielgrzymom. Sława Archanioła nie słabnie również we współczesnych czasach. Z pewnością do rozpowszechniania się kultu w epoce renesansu i baroku znacząco przyczynili się Aragończycy. Istotne było także stworzenie w kapitanacie redyków dla owiec, czyli wypędu na odległe pastwiska górskie. Kiedyś tymi porośniętymi trawą drogami, które łączyły zbocza apenińskie z Doliną Adriatycką, bydło i owce schodziły z gór, aby przezimować w dolinie. Schodziły z Ambruzji, z Molise i Bazylika, przebiegając nawet do 500-600 mil drogi. Wędrówki rozpoczynały się na początku jesieni, a właśnie 29 września był jednym z dni, w którym obchodzono święto Michała Archanioła. Inna uroczystość, gargańskie święto ludowe, przypadała 8 maja. Pasterze przychodzili na górę Gargano, aby oddać cześć świętemu Michałowi, prosić go o opiekę dla siebie i dla swoich zwierząt. Oto by święty Michał, jako strażnik, spoglądał na dolinę z wysoka, podnosił miecz przeciwko czarom i urokom, odpędzał diabła i oddalał nieszczęścia. Potem schodzili do doliny i przygotowywali się do długiej zimy w skrajnej biedzie, jedząc warzywa, sery i chleb. Z końcem wiosny kończył się pobyt zwierząt w dolinie. Można było wreszcie wrócić do domu. Wówczas pasterze znowu przychodzili do sanktuarium, by pozdrowić Archanioła, który ich strzegł, dał zdrowe cielęta i chronił zwierzęta od nieszczęść. Średniowiecze stanowiło złoty okres dla sanktuarium na Gargano. Wykazały to badania z ostatnich 30 lat, przeprowadzone przez badaczy Instytutu Badań nad Antykiem Chrześcijańskim. Z inicjatywy Giorgia Otranto na Monte Sant'Angelo powstało specjalnie utworzone Centrum Studiów Michaliańskich i Gargańskich. Jak widać, historia polityczna i dzieje cywilizacji Monte Sant'Angelo są ściśle związane z tutejszym sanktuarium. Miejski rytm życia, gospodarka, różne dziedziny sztuki, produkcja dóbr materialnych, turystyka religijna, kultura w różnych swoich przejawach są odzwierciedleniem życia sanktuarium, jak i obecności tradycji michaliańskiej. Z kolei miasto, dumne ze swoich korzeni, wciąż podkreślało związek sanktuarium z własną tożsamością, podnosząc tym samym swoje znaczenie. Gmina Monte Sant'Angelo zawsze stała na straży losów swojego sanktuarium. W 1970 roku przyjęła mnichów benedyktyńskich z Monte Vergine, którzy zarządzali sanktuarium 25 lat. 13 lipca 1996 roku biskup Manfredoni Vincenzo D'Addario zwrócił się do papieża Wojtyły z prośbą, aby do opieki nad sanktuarium przybyli ojcowie Michalici z Krakowa. Utrwala się w ten sposób więź między Europą a regionem śródziemnomorskim, co jest częścią planu UNESCO wobec uznanej za dziedzictwo ludzkości Italii Longobardów. W projekcie tym centralne miejsce zajmuje sanktuarium gargańskie. Michalici to młode zgromadzenie założone w Polsce przez błogosławionego Bronisława Markiewicza. W 1921 roku otrzymało ono aprobatę Kościoła. Zgromadzenie wybrało na patrona świętego Michała, aby w trudnych czasach wspierał swoich czcicieli w walce o prawdę i wartości, które Jezus Chrystus pozostawił nam w Ewangelii. Jednak w sposób szczególny, aby pomagał w zwalczaniu przejawów niesprawiedliwości, zwłaszcza wobec dzieci i młodzieży. Z myślą o opuszczonych dzieciach i młodzieży zostało bowiem założone zgromadzenie.
Po objawieniach Archanioła w V wieku sława i kult świętego w mgnieniu oka rozpowszechniły się najpierw w południowej Italii, a wkrótce na całym półwyspie. Sanktuarium w krótkim czasie stało się centrum szlaku michaliańskiego. Stąd też prowadziły drogi do innych sanktuariów świętego Michała. Najbliższe mieściło się w Caniano Varano. Ze skał jego wilgotnej groty spływają krople, które uważa się za cudowne. Dalej, w Apeninach Apuliańskich, w Orsara, znajduje się średniowieczne sanktuarium, do dzisiaj będące celem pielgrzymek oraz miejscem obchodzenia ważnych uroczystości w dniach poświęconych świętemu Michałowi. Należy dokonać uściśleń odnośnie do typów lokalizacji oraz elementów kultowych, które pojawiają się w miejscach poświęconych aniołowi. Istnieje ich ścisła łączność z sanktuarium michaliańskim w Monte Sant'Angelo na Gargano. Typowe jest umiejscowienie na wyżynie czy w grocie, element cudownie uzdrawiającej wody, naturalnie leśna sceneria z wąwozami i urwiskami, otoczenie, które przysposabia człowieka do kontaktu z sakrum. Wreszcie Dies Festus 8 maja, obok bardziej związanego z tradycją dnia 29 września. Dla wiernych z Apeninów lukańskich ważnym celem pielgrzymek było sanktuarium Monticchio, położone w środkowej części południowego Królestwa Normanów, w Amalfi. W północno-zachodniej ścianie góry Velture wyryta została grota Archanioła. Z górującego nad doliną Tarasu roztacza się zapierający dech w piersiach widok na dwa jeziora wulkaniczne. W odległości kilku mil od góry Velture, na szlaku wytyczonym przez Longobardów z Beneventu, wzniesiono sanktuarium w Olevano Sal Tuschiano w prowincji Salerno. Trochę dalej, na terenie Neapolu, powstało inne, zbudowane na górze Faito. Jest to sanktuarium pochodzenia bizantyjskiego. By dotrzeć do groty w Olevano sul Tuschiano, trzeba wspiąć się na zbocze góry Rajone, oddalonej o kilka kilometrów od Salerno. Niedostępność i gęste zarośla wywołują efekt pierwszego zauroczenia. Jednak dopiero po wejściu do groty Anioła, piękno stalaktytów i wody kapiącej z wilgotnych ścian uświadamiają nam, że jesteśmy w miejscu absolutnie wyjątkowym. Wewnątrz groty mała trójlistna bazylika i trzy apsydy prezentują cykl fresków wykonanych między VIII a IX wiekiem, w czasie, gdy został wybudowany klasztor na zewnątrz krypty, po którym pozostały jedynie ruiny. Z Kampanii przemieszczamy się do Piemontu, stąd do Francji lub Hiszpanii, do sanktuarium Santiago de Compostela. Wspomina się tutaj wielu świętych. Spośród nich kult świętego Michała jest jednym z najbardziej obecnych. I
Pielgrzymi zahaczali o Rzym, następnie szli na północ, przemierzali Italię Michaliańską, aż po granicę Piemontu, by wreszcie stawić czoła potężnym szczytom Alp. Na górującym nad Doliną Suzy szczycie Pir Giriano zbudowano kolejne sanktuarium poświęcone świętemu Michałowi. Jego naturalne położenie przywoływało na myśl sanktuarium z Monte Sant'Angelo. Znajdowało się w połowie drogi między Normandią a Pulią. To opactwo benedyktyńskie powstało u schyłku X wieku, kilka lat przed rokiem tysięcznym. Wielu badaczy przywołuje je jako dowód na to, że zbliżający się rok tysięczny nie wywołał panicznego strachu, ani też nie stłumił zapału do wznoszenia nowych konstrukcji. Sanktuarium powstało z inicjatywy pewnego pielgrzyma. Nie był to pielgrzym michaliański, lecz rzymski. Udając się do Rzymu, zauważył górę Pir Giriano, która tak bardzo go urzekła i wywarła wrażenie tak mocnej sakralności, iż w drodze powrotnej postanowił ufundować w tym miejscu ośrodek benedyktyński. Ostatnim etapem pielgrzymki ku czci Archanioła z południa Europy ku północy było Mont Saint-Michel w Normandii, najstarsze sanktuarium świętego Michała, wzniesione w samym sercu kontynentu. Jesteśmy na peryferiach Avranches. To już ostatni etap drogi do Mont Saint-Michel. W tym miejscu pielgrzymi musieli przekroczyć zatokę. Ten ostatni etap jest najbardziej niebezpieczny. Po prawej stronie widzimy schronisko przeznaczone dla pielgrzymów, którzy musieli zmagać się z morskimi falami przypływu i odpływu. To naprawdę malownicze miejsce, podobnie jak dawniej. W roku 708 Aubertowi, biskupowi Avranches, ukazał się we śnie święty Michał, który polecił mu zbudować na górze tomb opactwo o jego imieniu. Aubert wysłał z Normandii na Gargano kilku posłańców, aby przywieźli z sanktuarium w Mont Sant'Angelo kamienie i relikwie. Posłańcy przywieźli skrawek płaszcza Archanioła oraz fragmenty kamienia ołtarzowego, pełni wiary w ich cudowne właściwości. Po powrocie rozpoczęli budowę gmachu na wzór budowli gargańskiej. Tym sposobem kult świętego wyraźnie usytuował się także w północnej części kontynentu europejskiego. Znajdujemy się w jednej z krypt Mont Saint-Michel, w krypcie Notre-Dame-Sisters. Jest to najstarsza z zachowanych części całego kompleksu opactwa. Tradycja mówi, że to właśnie biskup Aubert wybudował ją na wzór groty w Monte Sant'Angelo. Krypta natychmiast stała się celem pielgrzymek wiernych do tego stopnia, iż w X wieku konieczne okazało się wybudowanie nad nią małego kościoła. W XI i XII wieku kościół został powiększony przez Normanów, którzy uczynili z niego pomnik północnoeuropejskiej duchowości chrześcijańskiej i przekształcili w potężną budowlę romańsko-gotycką. Mont Saint-Michel zamykało w ten sposób północne granice Królestwa Normańskiego, dla którego podobnym punktem odniesienia na południu było sanktuarium świętego Michała Archanioła na Gargano.
Od czasów Filipa Augusta i świętego Ludwika każdy król Francji miał obowiązek przynajmniej 2 lub 3 razy w życiu odbyć pielgrzymkę do świętego Michała. Po wydarzeniach wojny stuletniej, kiedy Mont Saint-Michel, 2 lub 3 lata oblegane przez Anglików, nie zostało przez nich zdobyte, stało się ono dla Francji narodowym sanktuarium. Napływ pielgrzymów przekonał opata do wybudowania wokół przestronnych krużganków odpowiednich obiektów gościnnych. Ze względu na śmiałość architektury oraz urok gotyckich form, konstrukcja ta, ozdobiona iglicami i wieżyczkami, spadzistymi dachami i rynnami, została nazwana cudem. Do dzisiaj zachwyt budzi widok uznanych za dziedzictwo ludzkości fantazyjnych zabudowań, które gra świateł i cieni wynurza z mroku w mglistej ciszy północnej Francji. Kult świętego Michała na Zachodzie rozpowszechnia się w V wieku i bez wątpienia jest jednym z najstarszych w chrześcijańskiej Europie, pozostając obecnym na przestrzeni dziejów aż do dnia dzisiejszego. Wszystko zaczęło się nad brzegiem Adriatyku, wśród grot i wąwozów Gargano, podczas wojen pomiędzy mieszkańcami świata śródziemnomorskiego a zamieszkującymi rejon Morza Północnego. Głównymi krzewicielami kultu świętego Michała byli Longobardowie. Oni jako pierwsi otworzyli drogi pielgrzymi, którzy z Europy przybywali do Monte Sant'Angelo. W tym cudownym sanktuarium święty Michał pragnie ofiarować każdemu pielgrzymowi otwarcie serca ku temu, co nadprzyrodzone, ku Bogu, aby go przyjąć jako najwyższe dobro i odnaleźć pokój, który jest owocem zbawczego dzieła Jezusa, owocem pojednania, które człowiek tutaj może przeżywać. Pojednania z samym sobą, pojednania z braćmi, ale przede wszystkim pojednania z Bogiem, które staje się odniesieniem zwycięstwa nad złem, tak bardzo uciskającym wewnętrznie człowieka. Życie sanktuariów powiązane jest z dziejami świętych, którzy w nich są czczeni. Kult świętego Michała, mocno zakorzeniony w społeczności rolniczo-pasterskiej, uległ osłabieniu w momencie przeniesienia się na grunt kultury mieszczańskiej. Mimo to, pod koniec XX wieku kult świętego Michała Archanioła odzyskał swoją żywotność, która wzrosła dzięki ojcu Pio oraz napływowi pielgrzymów do San Giovanni Rotondo. Gargano odzyskało swój sakralny charakter. W nowym tysiącleciu nadal przyciąga pielgrzymów, poszukujących nadziei oraz odpowiedzi na pytania, które od zawsze nurtują człowieka.